co znajduje się pod powierzchnią Europy. Witajcie! Kontynent europejski to tak naprawdę kolebka całej współczesnej cywilizacji. W końcu to tu narodziły się podstawy demokracji, mając oczywiście na myśli starożytną Grecję. A potem wiele spraw rzymskich, jak i zwyczajów, wylała się niemal po całym świecie. Europa miała jedne z najlepszych warunków do życia ze wszystkich miejsc na naszej planecie, co udowadnia między innymi gęstość zaludnienia. Pośród innych kontynentów zajmujemy drugie miejsce zaraz za Azją. Jednak nie zawsze nasze położenie i to, co pod nami leży, było dla nas tak łaskawe. W historii wybuchały tutaj nieraz wulkany oraz miały miejsce liczne trzęsienia ziemi. Wystarczy spojrzeć na światową mapę, gdzie najczęściej trzęsie. Widać, że w południowej Europie jest to zjawisko bardzo częste i wbrew pozorom niezwykle niebezpieczne. Dziś teoretycznie żyjemy w bezpiecznych czasach, jednak wystarczy cofnąć się nie aż tak daleko, a konkretnie to na początek naszej ery. Pompeje były dobrze prosperującym miastem, jednak tuż po serii trzęsień ziemi wybuchł tam wulkan Wezuwiusz. Większość mieszkańców niestety ale nie przetrwała, bowiem sama erupcja trwała nieprzerwanie nawet 3 dni, a miasto pokryła masywna warstwa popiołu o grubości od 5 do nawet 6 metrów. Dziś natomiast w jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznie miejsc na ziemi leży wielka europejska metropolia, ale już o niej posłuchacie w dalszej części odcinka. Jednak oprócz tego w Europie znajdują się wielkie zasoby najróżniejszych surowców, które dla części krajów przyniosły gigantyczne dochody, czyniąc je jednymi z najbogatszych miejsc na świecie. Do tego mieliśmy okazję budować liczne, ambitne podziemne konstrukcje, w tym nawet natura zepchnęła pod ziemię wielki, starożytny kontynent wielkości Grenlandii, który teraz znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi. Tak więc jeśli chcecie posłuchać, co dokładnie znajduje się pod Europą, to zapraszam Was na dalszą część tego materiału. Jeśli natomiast interesuje Was to, co leży na powierzchni Ziemi i sami chcielibyście zdobyć własne posiadłości w Polsce, jak i w Europie, to rzućcie okiem na grę mobilną Landlord. Będziecie w niej mogli konkurować o nieruchomości także w Waszym mieście. Te, które podświetlają się na ten sam kolor, należą do jednej kategorii, przez co będziecie za nie mogli otrzymać specjalne bonusy. Ja osobiście spróbuję kupić część udziału w Pałacu Kultury, więc można powiedzieć, że teraz jest on w pewnym stopniu mój i mogę na nim zarabiać, dzięki odwiedzinom oraz wynajmowaniu przez innych graczy. Kiedy jednak już trochę zarobicie i zdecydujecie kupić się coś innego, ale brakuje Wam na to pieniędzy, to warto spróbować sprzedać Wasze akcje innym graczom na globalnym rynku. Często na takich transakcjach można jeszcze zarobić. W grze można teraz podróżować także między innymi państwami za pomocą agentów, ponieważ no niestety, ale mamy obecnie pandemię, więc sami wiecie, jak to jest z podróżowaniem. Im więcej macie, tym wyższe miejsca zajmujecie w rankingu, więc można poszpanować znajomym. Jeśli skorzystacie z mojego linku w opisie, otrzymacie w grze 1 milion, więc wbijajcie w wolnej chwili. Oprócz tego twórcy zorganizowali konkurs na PlayStation 5, tak więc jeśli interesuje Was ich konkurs, to regulamin znajdziecie w opisie filmu. Okej, przejdźmy już do odcinka. Europa kryje pod swoją ziemią liczne bogactwa. Można tutaj znaleźć żelazo, miedź, węgiel, ropę naftową i wiele innych surowców, w tym nawet złoto, które wydobywane jest w Hiszpanii, Bułgarii, Finlandii czy też Szwecji. Jednak z pewnością największe bogactwo kryje się w okolicach Morza Północnego. To właśnie tam znajdują się jedne z największych złóż ropy naftowej i gazu na świecie. Podział tych zasobów prezentuje się tak, jak sami teraz widzicie. Wszystkie z tych państw są państwami zamożnymi, należącymi do grona jednych z najbogatszych na świecie. I surowce odegrały tutaj bardzo ważną rolę. Nikt do końca nie ma pewności, jak powstaje ropa naftowa, jednak są tutaj dwie teorie. Powszechnie przyjęta teoria głosi, że dzisiejsze rezerwy ropy naftowej pochodzą z materiałów organicznych, które istniały miliony lat przed pojawieniem się dinozaurów na Ziemi. Około 300 milionów lat temu te martwe materiały organiczne, takie jak zooplankton i algi, gromadziły się na dnie jezior i oceanów w warunkach, w których nie mogły się rozkładać. Materia organiczna zmieniła się następnie w kerogen, który ostatecznie przekształcił się w olej pod wpływem ciepła i ciśnienia. Druga natomiast teoria sugeruje, że ropa powstaje wskutek procesów mających miejsce głęboko pod powierzchnią Ziemi, lub jest to pozostałość po asteroidach, aczkolwiek nie nam to rozstrzygać. A pewnym jest to, że surowców w Europie jest całkiem sporo z uwagi na prehistorię kontynentu, który około 400 milionów lat temu znajdował się w strefie tropikalnej, co miało bezpośredni wpływ także na to, że w Polsce występuje tyle węgla. Jednak nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na surowcach.
Czas przenieść się jeszcze na chwilę w czasie, a konkretnie około 20 tysięcy lat wcześniej. To właśnie wtedy na północy kontynentu europejskiego powstał Wielki Lodowiec, bezpośrednio związany z epoką lodowcową, jaka miała wtedy miejsce. Cofający się lodowiec wpłynął zarówno na naziemne, jak i podziemne formacje, tworząc znany nam europejski krajobraz. Co ciekawe, wtedy też Europa wyglądała zupełnie inaczej, a to, co teraz znajduje się pod wodą, wcześniej tworzyło na przykład połączenie Wielkiej Brytanii z resztą kontynentu, czy też odcięło Wenecję od wody i połączyło dzisiejsze Włochy z Chorwacją i resztą Bałkanów. Z geologicznego punktu widzenia nasze europejskie ziemie są bardzo ciekawe. Większość z Was uważa je jednak za raczej spokojne, ponieważ niezbyt często mamy do czynienia z bardziej masywnymi trzęsieniami ziemi lub też innymi katastrofami. Nic bardziej mylnego. Europa to w pewnym sensie uśpiony potwór, a już zwłaszcza kiedy mówimy o jej południowej części. Niemal przez sam środek Morza Śródziemnego przechodzi połączenie dwóch płyt tektonicznych, czyli konkretnie rzecz ujmując płyty euroazjatyckiej i afrykańskiej. Ten stan rzeczy powoduje, że Włochy, Grecja, Bałkany, ale i reszta państw w pobliżu tego połączenia jest dość aktywna sejsmicznie, co powoduje występowanie tam m.in. licznych podziemnych wulkanów. Co najciekawsze, rejon włoskiego Neapolu jest jak beczka prochu. Drzemią tam w końcu dwa bardzo groźne wulkany, które mogą wybuchnąć dosłownie w każdej chwili. To Wezuwiusz i połączony z nim siecią podziemnych komór superwulkan Pola Flegrejskie. Naukowcy przebadali ten drugi za pomocą analizy szumu morskich fal i po licznych badaniach okazuje się, że potężna erupcja może nastąpić w przedziale czasowym od teraz do około 3000 lat. Więc tak na dobrą sprawę, w każdej chwili możemy spodziewać się eksplozji. Warto mieć na uwadze, że w strefie zagrożenia, czyli Neapolu i sąsiadujących miejscowościach, żyje nawet 1,5 miliona ludzi, co powoduje, że jest to najgęściej zaludniony obszar na Ziemi w towarzystwie wciąż aktywnego superwulkanu, który póki co pozostaje uśpiony. Jeśli uważacie, że takie zagrożenie jest mało realne, tak warto mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz. Po wieloletnich negocjacjach w 2019 roku podpisane zostało porozumienie między władzami Kampanii i wielu innych regionów kraju, gdzie mieszkańcy spod Wezuwiusza mają być ewakuowani w razie erupcji. Mieszkańcy zagrożonych terenów znajdą natychmiastowe bezpieczne schronienie w Basilkatcie, Molise, Kalabrii, Lacjum i na Sardynii. Jednak to nie jest koniec niespodzianek, jakie możemy jeszcze znaleźć pod powierzchnią naszego kontynentu. Niegdyś pomiędzy Europą i Afryką istniał jeszcze jeden kontynent, a konkretnie Wielka Adria. Starożytna kraina oddzieliła się od południowego superkontynentu Gondwana ponad 200 milionów lat temu. Oczywiście wraz ze znajdującymi się tam organizmami, a w tamtym czasie było ich już na naszej planecie naprawdę sporo. Na nasze szczęście dawny kontynent pozostawił wskazówki na temat swojego położenia w górach południowej Europy, a geolodzy już od jakiegoś czasu wiedzieli, że w tym regionie istniała inna wielka masa lądowa. Ale niedawno, po 10 latach badań, międzynarodowy zespół naukowców, koordynowany przez jeden z uniwersytetów w Holandii, ustalił dokładny kształt i położenie brakującego kontynentu. Pomiędzy 130 a 100 milionami lat temu Wielka Adria zaczęła przesuwać się pod Europę, ślizgując się pod skorupę ziemską i nurkując ponad 1000 km w ziemskim płaszczu. Nie jest to jednak jedyny kontynent, który skończył w podobny sposób, ale żeby je wszystkie omówić, potrzebujemy odcinka o zaginionych kontynentach i innych masach lądowych. Zresztą jakbyście chcieli taki odcinek, to dajcie znać w komentarzach. Aczkolwiek Europa to też skarbiec naszej kultury i wielu podziemnych konstrukcji, jakie zbudowaliśmy na przestrzeni czasu. Spróbuję Wam wymienić kilka z tych najciekawszych. Przykładowo pod Paryżem znajduje się gigantyczny cmentarz, czyli paryskie katakumby, o łącznej długości sięgającej 500 km, a sama konstrukcja rozciąga się na obszarze około 770 hektarów i jest pozostałością po kamieniołomach, z których to już od czasów Cesarstwa Rzymskiego wydobywano wapień potrzebny do budowy miasta. Jednak z czasem, ze względu na towarzyszące ludzkości pandemie, zaczęto chować tam ludzi, których łącznie znalazło się tam nawet ponad 3 miliony. Ciekawym tworem jest też Eurotunel, czyli wydrążony pod powierzchnią ziemi tunel łączący kolejno Francję z Wielką Brytanią, umożliwiając tym samym podróż samochodem między tymi dwoma państwami. Oprócz tego, pomiędzy Francją i Szwajcarią znajduje się też największy na świecie podziemny zderzacz hadronów, czyli nic innego jak CERN, będący jednocześnie jedną z najdroższych w historii konstrukcji stworzonych przez człowieka. To jednak nie wszystko. US Army Air Force i Royal Air Force wspólnie podliczyło, że w czasie
II wojny światowej na Europę spadło prawie 3 miliony ton bomb, a wiele z nich po dziś dzień stanowi realne zagrożenie w formie niewybuchów, które znajdowane są nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, ale i w innych europejskich państwach. Jednak problem zardzewiałej śmierci w Europie to już temat na zupełnie inny odcinek. Niestety, ale gołym okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć wielu ciekawych rzeczy, które znajdują się pod naszym kontynentem. Jednak osobiście myślę, że tym odcinkiem przybliżyłem Wam przynajmniej część z tego, co może się tam znajdować. Jeśli natomiast chcielibyście, abym omówił także inne kontynenty, to piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam za uwagę, no i pamiętajcie o tym, że już jutro startuje nowy sezon na Globaliście wraz z nowym kanałem, czyli Global Squadem. No i oczywiście za chwilę będzie też Globalista Gaming, tak jak obiecywałem. Więc szykujcie się, bo jutro będzie zwiastun, no i premiera. Trzymajcie się ciepło, no i do jutra.